Nagrywa już? Nagrywa. Pokazy lotnicze w Radomiu, zaczynamy. Po kilku godzinach oczekiwania w końcu wpuścili i w końcu można nagrywać. Show by night, ale jesteśmy. Schowasz mi to gdzieś tam do środka? Tłumów od groma. Lotnisko Warszawa Radom. Coś jest jakiegoś dużego chyba. Coś stoi dużego, czy mi się zdaje. Są. 150. Teren jest rozległy. Tutaj to już w ogóle masakra, nie? Ale fajnie. To jest szkoleniowe. No tylko teraz wiesz, dla nas jakie tutaj miejsca. Weź tu się ogarnij, nie? Przecież tutaj jest, wiesz, Gdynia to malutko, nie? Aleśmy to rodzić próbowali. Tylko właśnie mówiłam o tym domu. Wody nie wzięliśmy samochodem. Nie wiem, czy może na to wzniesienie, czy... No nie mam pojęcia, jak my tam się dobijemy do... Wiesz, tam daleko coś leci chyba na... Oni zawracają pewnie tam daleko. Weź teraz tu się ogarnij, nie? Ale myślę, że gdzieś chyba tam, co? Tam też jest telebim fajny. Ale masakra tu jest. Wystawy statyczne to później. Jest dzisiaj bardzo gorąco. Także ja myślę, że chyba takie 15-minutowe filmiki, bo bateria, nie? Będzie się pewnie przegrzewała. Jakieś może pauzy będę robił. Jest krab. Stoi. Tak, no widzę, tam są lufy, tylko widać. Widać tylko lufy. Ale nas w sumie interesuje tutaj, o, tam jest bardzo duży samolot. F-35. Chodź. Idziemy. Od razu. Od razu. No bo fajnie, fajnie, no. To polskie F-35. Znaczy w sumie wiesz, oni chcieli chyba tam ściągnąć coś na pokaz, ale nie wiem czy... No ma polskie barwy, no. To może już przylecieli. Ma tak tylko na pokaz. Znaczy wiesz, ty co? Można wejść do środka? Ty, można wejść. Wydaje mi się, że po prostu oni tylko namalowali flagę, wiesz, tymczasowo, bo one mają być dopiero w przyszłym roku. Ważne, że można wejść do środka. Nie masz. No wiedziałem, że te 4 godziny oczekiwania. Jest 4 godziny samego oczekiwania daje tą radochę właśnie z tego wszystkiego. Czekaj zdjęcie. Także. To jest makieta. Jest upragniony. Silnik. Wersja jest. Ja. Ale to w sumie tutaj ktoś mówił, że to niby makieta jest. No możliwe, bo można wejść do środka, nie? Tak.
ale... O, jest ta Luft, co była w Gdyni. O, już właśnie mi się... Nawet. Tak. O Jezu. Polska Grupa Zbrojeniowa. HSW też. Jest krab. Tam jest krab. Ciekawe, czy WP Elektronów. Chodźmy może od razu, może wejdźmy sobie do tego transportowca. Ale też jest kolejka. Zaczniemy od tej strony, to pójdziemy sobie w lewo później i tam wiesz, nie? Może znajdziemy gdzieś bliżej miejsca do, wiesz, do występu, oglądania. Ja chcę po prostu tutaj nagrać chwilę te transportowce. Światło za bardzo, chyba nie wiem, czy będzie tu coś widać. Podrzucali coś. Bo zbombardowali coś. Proszę Państwa, coś zbombardowali tam, bomby. Tak do tym. Ogromne samoloty transportowe. Luftwaffe A400. No możemy tam. Jeszcze raz na F-35. Przemieszczamy się gdzieś, gdzie będziemy sobie oglądać. Idziemy na pokazy, teraz oglądać. Pojedziemy, co? Tam. No wieczorem możemy. Bijemy się bliżej na pokazy, a wieczorem będziemy oglądać. Teraz powiem jest taki, że też. A wieczorem będzie mniej. Pięknie. Cysterna. Ładnie w polskich barwach. I wystawa statyczna. Idziemy zobaczyć Hornety. A tutaj zobacz jakie... O kurde, żeby to zwiedzić dzisiaj, to nie ma w ogóle szans na jeden dzień. Dobrze, że są bilety na dwa dni, bardzo dobrze. To tak samo jak z Energylandią. Jeden dzień nie wystarczy, nie ma mowy. Idziemy już widać wystawę statyczną. Zaraz sobie tutaj zobaczymy horneciki. Są Eurofightery. Piękna sprawa. Aż ciężko to wszystko ogarnąć. Ale aż ciężko to wszystko ogarnąć, naprawdę to jest jak w mrowisku w ogóle, nie? Polish Air Force, proszę bardzo. Tak jest. Herkules. Herki Galaxy. A, tutaj widzę. No fajnie. Podejdźmy. Lecą dwa. To są chyba... To są Suchoje, tak? Nie. Nie, Migojany, FA tak? 50. Aha, FA. Ja tak. Jakie greckie? Chyba greckie. Może ty zapytasz.
Tak, grecki. I fiński. I oni się nazywają. Nigdy jeszcze tak się stosuje komputery do sztucznych. Figur, które pokazują piloci najnowocześniejszych samolotów, wymyślono podczas I i II wojny światowej. Tak naprawdę niewiele się zmieniło. Sam powiedziałeś, że figury akrobacyjne, zarówno te, które wykonują piloci odrzutowych myśliwców, jak i te, które wykonują piloci szybowców albo samolotów sportowych, są bardzo podobne. Ale fizyka, która za tym stoi, czy mechanika lotu jest już zupełnie inna. Tutaj mamy przelot na bardzo, bardzo małej prędkości. Zwróćcie Państwo uwagę, jak zadarty jest dziób do góry. Pilot wytworzył w tej chwili duży kąt natarcia, czyli coś, czego potrzebuje do otworzenia. Samoloty naszpikowane są elektroniką, to w niektórych modelach nie można wykonać takiego przelotu i na przykład piloci Eurofighterów muszą bardzo uważać. Zaraz to zobaczę. Piloci Eurofighterów muszą bardzo uważać, wykonując nisko przelot z małą prędkością, ponieważ samolot może uznać ten manewr, który jest akrobacją przewidzianą przez pilota, jako sytuację awaryjną. Stwierdzi, ej, lecisz za wolno, a twój dziób jest pochylony za bardzo do góry. To teraz przyspieszę i pochylę dziób do dołu w stronę ziemi, żeby się rozpędzić. To oczywiście może spowodować katastrofę i piloci Eurofighterów mówili mi, że to jest jeden z najtrudniejszych i najdelikatniejszych manewrów. Nie wiem, jak w przypadku Gripena. Podejrzewam, że jest podobnie, dlatego że te systemy, ten software bardzo podobnie pracuje, żeby utrzymać tą stateczność samolotu, wytworzyć tą stateczność, żeby utrzymać lot poziomy. Andrzej Szpanko, samolot JAS-39 Gripen z czeskich sił powietrznych. Na współczesnym polu walki bardzo ważne jest to, żeby maszyny ze sobą współpracowały. Wspomniałeś, że Master, czyli samolot szkolny stosowany do szkolenia polskich pilotów w Dęblinie chociażby, jest tylko częścią dużego systemu. Tak samo na polu walki poszczególne elementy i ci żołnierze, i to uzbrojenie, które jest na ziemi, i ci wszyscy, którzy są w powietrzu, muszą cały czas się komunikować. Powiedz mi, czy... Aluminiowe poszycie, srebrne, tak jak one wyglądały w czasach tak swojej świetności. A srebrne dlatego, że pozbawione były farby. Im mniej farby, tym mniejsza masa, tym także lepiej odbijane światło słoneczne, czyli mniejsze nagrzewanie się konstrukcji i mniejsze jej mechaniczne pracowanie. Samolot MiG-15 powstał w biurze konstrukcyjnym Mikojana. Mikojan Gurewicz, dwóch konstruktorów, nazwa MiG, powstał w roku 1947 i Rosjanie jeszcze nie byli przekonani do tego, czy samolot ze skośnym skrzydłem, takim jakie Państwo widzicie, czy spełni ich wymagania, czy będzie spełniał te założone obliczenia, których dokonano. W związku z tym podchodzono do niego bardzo ostrożnie, ale
jeśli chodzi o konstrukcję, jeśli chodzi o kształt, nie było dużego problemu. Natomiast największy problem leżał po stronie napędu. Rosjanie po prostu nie mieli dobrych silników odrzutowych. W związku z tym delegacja z ówczesnego Związku Radzieckiego pojechała do Wielkiej Brytanii i tam zakupiono nowoczesne silniki odrzutowe, silniki NENE, one się tak nazywały. Rosjanie kupili kilka sztuk, mówiąc, że wykorzystają je do produkcji, że zakupią licencję. No i jak to Rosjanie? Skopiowali, dokonali tak zwanej inżynierii wtórnej, czy odwróconej? Wstecznej. Wstecznej, przepraszam. Wiedziałem, że coś do tyłu. Więc skopiowali te silniki, oddali Brytyjczykom i powiedzieli: słuchajcie, no nie podobają nam się te silniki, są do niczego, więc my sobie coś innego skonstruujemy. I oczywiście tutaj trzeba tylko dodać, że tak było z wieloma konstrukcjami, tak jak wspomniałeś, to dotyczyło i samolotów, i silników, i samochodów. Wielu ikonicznych modeli radzieckiej motoryzacji. Także to nie był odosobniony przypadek. Przy czym ten odbił się największym echem w świecie zachodnim, ponieważ Amerykanie od razu mieli pretensje, bo wtedy przecież staliśmy u progu tej III wojny światowej. Każdy szykował się, że z tym Związkiem Radzieckim jednak państwa alianckie Zachodu, jeszcze wtedy nie NATO, NATO powstało troszkę później, że będą walczyli. No i Amerykanie pytają Brytyjczyków: słuchajcie, no ale czemu sprzedaliście silniki Rosjanom? W ogóle czemu zaproponowaliście to? No to wtedy Brytyjczycy odpowiedzieli, że potrzebują pieniędzy na rozwój swojego lotnictwa, dlatego są nawet w stanie sprzedać tak zaawansowane technologie jak na tamte czasy, jak właśnie MiG-15, czy ten silnik NENE, który Rosjanie nazwali RD Reaktywny Dwigatiel RD-45. I te silniki nazwane i produkowane w Polsce i nazwane LIS, licencyjny silnik, słyszymy w tej chwili w samolotach. LIN-1 SP LIN. Skąd nazwali? Licencyjny myśliwiec. Drugi model. Szkolno-bojowy licencyjny myśliwiec. Drugi model. Swoją drogą możemy odwołać się do różnych filmów, które pięknie pokazują magię lotnictwa wojskowego, Top Gun i tak dalej, ale nie wiem, czy ty na pewno oglądałeś film Na niebie i na ziemi. Piotr Frączewski, tak, w jednej z głównych tak. ról. Tam co prawda LIM-ów nie pamiętam, były inne. Były LIM-y, były MiG-21, były LIM-y SB-LIM-y i były LIM-5. Więc jeżeli chcieliby Państwo zobaczyć taką polską wersję filmu Top Gun z lat... Jest absolutną legendą, jeśli chodzi o polską akrobację samolotową. Wielokrotnie występowali na pokazach w Radomiu. Ale także trudno sobie wyobrazić, by zabrakło ich pokazów na piknikach lotniczych w innych częściach kraju. Orlen, Grupa Żelazna. Wojtek Krupa, Dominik Łuczak i Wojtek Grzechowiak. Natomiast nie ma tutaj z nami pułkownika, tutaj sobie wpisał, bo ja mam taką ściągę. No, pułkownik Krzysztof Szopasz-Opiński. Był w mundurze, witaliśmy go. Niestety Krzysztof, przepraszam bardzo, Krzysztof musi być na wieży. Dlatego ja jego zastępuję w komentowaniu. No na pewno nie będę robił tego tak dobrze, nie będę opisywał tych figur tak jak on to robi. On lata z nimi przecież, jest na co dzień, ale postaram się w jakiś sposób przybliżyć to, co będą robili. Wojtek Krupa był jednym z pomysłodawców tej grupy. Były pilot wojskowy, absolwent szkoły lotniczej w Dęblinie, to jeszcze w Oslu, wyższej oficerskiej szkoły lotniczej. Dominik Łuczak tak samo. Były pilot Su-22. Jedynie Wojtek Grzechowiak jest cywilem. I w tej chwili, szanowni Państwo, mamy serce specjalnie dla wszystkich pań, które tutaj są. Proszę bardzo. Szanowny panie, to dla was od grupy Orlen, wielkie grupy brawa akrobacyjnej Żelaznej. Pozwolę się przyłączyć do tych pozdrowień. Absolutnie swoje serca też paniom oddajemy. Mówiłeś przed chwilą o tym, jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać się do dęblińskiej szkoły Orląt. Tymczasem nie mniejsze wymagania stawiają żelaźni swoim adeptom. Ostatnio słyszałem, jak potrafią przegonić swoich kandydatów po lasach z wykorzystaniem antyterrorystów i komandosów, którzy układają różne zadania na wytrzymałość i mało kto jest w stanie przejść fizycznie testy kwalifikacyjne do grupy akrobacyjnej Żelaznej. Dlatego, że w lataniu akrobacyjnym zdrowie i kondycja jest podstawą. Proszę sobie wyobrazić 7 minut czy 10 minut, bo tyle trwa lot pokazowy, gdzie biegniecie Państwo 7 minut w tempie
takim dosyć szybkim, po czym 100 metrów sprintu, 100 metrów tempa szybkiego, 100 metrów sprintu. Tak pracują piloci i do tego jeszcze rozwiązuje się zadania matematyczne. Mijanka, szanowni państwo, 250 km na godzinę i 250 razem sumaryczna prędkość 500 km na godzinę. Za chwileczkę zobaczymy etażerkę do lustrzanki, jak mi napisał Krzysztof Szopa-Szopiński. Ten wiązaczkiem napisał, bo nie zapamiętałbym, za dużo danych tutaj jest, więc posiłkuję się kartą papieru. Jak ci państwo, którzy mnie widzą, to wiedzą, że mówię zazwyczaj z głowy, z pamięci. Natomiast teraz wybaczcie, wyciągnę sobie ściągę, żeby precyzyjnie opowiedzieć państwu, co się dzieje w powietrzu. Samoloty z Link 50 są to konstrukcje już leciwe, ale jednak piloci lubią to. Właśnie, powoli flota żelaznych ulega zmianie i część samolotów wymieniana jest na nowiutkie ekstry. To pewnie w całości nastąpi w ciągu roku lub dwóch. Natomiast tak jak powtarzają piloci należący do grupy żelazny, z liny mają swój urok, oni są bardzo wlatani, te samoloty są bardzo do nich przyzwyczajeni i mają na tyle dużo uroku, że ciężko jest się z nimi pożegnać. Latają też na samolotach Extra 300, na nich szkolą, na nich wykonują loty, jednak tutaj zdecydowali się nostalgicznie przylecieć na samolotach z Link 50. Szanowni państwo, etażerka lustrzana z oplotem. Tak wygląda ten manewr. Dwa samoloty lecą skierowane kabinami do siebie. Jeden z pilotów leci na plecach, tak my to nazywamy. Natomiast trzeci, podejrzewam, że jest to Wojtek Rzechowiak, wykonuje lot wokół ich toru lotu. Wykonuje beczki. Wyobraźcie sobie państwo... Ja poproszę troszeczkę głośniej muzykę, ona naprawdę podkreśli ten pokaz. Wyobraźcie sobie państwo, jak mocno piloci muszą być spięci pasami przez cały czas trwania lotu, aby właśnie w takiej konfiguracji odwróconej nie wypaść z fotela. Dodatkowo każdy przedmiot, który schowany jest w jakichś kieszonkach czy leży na podłodze, może wtedy wypaść, więc naprawdę kabiny muszą być bardzo czyste, sprzątnięte, a piloci dociśnięci do swoich siedzeń, co jeszcze bardziej pogarsza komfort siedzenia w kabinie takiego samolotu akrobacyjnego. Zwróć uwagę na to, że kombinezon, nawet tak jak mam na sobie, wszystkie kombinezony mają suwaki, wszystkie kieszenie są zamykane. Nie ma prawa być żadna otwarta kieszeń podczas lotu. I to piloci sprawdzają, żeby coś tam nie wypadło. Poproszę sobie wyobrazić, że jeżeli wypadnie mi długopis do kabiny i ja go nie znajdę po locie, samolot musi być rozebrany, ten długopis musi być znaleziony. No niestety taka jest procedura, bo złośliwość rzeczy martwych i prawo Murphy'ego mówi zawsze, że jeżeli ten długopis ma coś poczuć, to poczuje najbardziej krytyczną rzecz w najbardziej krytycznym momencie. A bardzo łatwo jest rzeczywiście w samolotach, państwo mają szansę obejrzeć te samoloty z bliska, bardzo polecam. Zobaczycie, że wszystkie cięgła, popychacze są wyeksponowane i rzeczywiście jeśli zahaczą jakiś przedmiot, który przypadkowo zostanie w kabinie, pilot może zostać bez możliwości sterowania samolotem, bez możliwości skręcania, zmiany kierunku czy wysokości, a to jest już śmiertelnie niebezpieczne. Z angielska jest takie określenie safety first, bezpieczeństwo ponad wszystko, bezpieczeństwo pierwsze. I w tej chwili będziemy mieli serię półpętli i przewrotu. Orlen, grupa akrobacyjna, żelazna. Proszę wybaczyć, Dono jest najmłodszym członkiem tej grupy. Na pewno o 19 przeanalizuje i poprawi się. Mówię o Dominiku Łuczaku, który ma nickname, nazywamy go Dono. Krupa, jak państwu wspomniałem, latał w wojsku, latał na samolotach MiG-21, ma nalatane, nie pamiętam,
pamiętam dokładnie, ale chyba 2,5 tysiąca godzin na tym typie, to było bardzo dużo jak na ówczesne czasy. Kręcił, czy latał na loty pokazowe i koledzy, którzy analizowali jego lot, którzy sprawdzali na systemie rejestrującym parametry, jak one wyglądają, to powiedzieli, że pierwszy, drugi, trzeci, czy nawet dziesiąty lot, jeżeli się przyłoży, one wyglądały identycznie. Była bardzo duża powtarzalność manewru, co świadczy o tym, że Wojtek mistrzowsko opanował sztukę pilotowania samolotu MiG-21. A teraz widzimy, jak leciuje samolot z Link-50. Szkoda, że nie jesteśmy w stanie pokazać Państwu jednej niezwykle interesującej rzeczy, a mianowicie jak piloci latający w formacjach ćwiczą swoje loty i figury jeszcze na ziemi, kiedy siadają razem w pokoju i ćwiczą wszystkie manewry na sucho. To wygląda naprawdę niesamowicie, a pokazuje, jak wiele pracy i skupienia wymaga to, by najpierw przygotować, a później wykonać cały program. Ale nawet najnowsze grupy aktywacyjne wyposażone w najnowsze samoloty, najbardziej zaawansowane, wykorzystują te metody, bo tutaj komputerów nie zostawimy. Jednak trzeba sobie wyrobić pewną mentalną pamięć, pewne odruchy, które później działają w momencie, kiedy my lecimy. Tam nie ma czasu na zastanowienie się. Te odruchy muszą być wyrobione już na ziemi. Natomiast jaka ciekawostka, ta metoda nazywa się pieszo latając. No i szanowni Państwo, teraz jest, jak to Krzysio Szopa-Szopiński nazywał? Nie pamiętam, ale jak będzie tutaj, to ja go zapytam, jak się nazywa ta figura. Otóż kręcią albo coś takiego. W każdym razie te samoloty się obracają, natomiast jeden z nich przecina ten okrąg. Otóż poza sezonem, gdy piloci nie latają, gdy piloci grupy akrobacyjnej działacy nie latają, wymyślają nowe figury. I właśnie wymyślili, a nie kręcią, pącek, bo ponieważ przypomina tę zapachę taką dziecięcą. Teraz sobie przypomniałem, proszę mi wybaczyć, ale czasami niektóre rzeczy umykają. I właśnie wymyślili w zimie, że w tym roku będą mieli nową figurę w postaci pączka. A przed nami, szanowni Państwo, brytyjski Eurofighter. To jest kolejny samolot, który narobi bardzo, ale to bardzo dużo hałasu. Pilot duński, który zasiada za sterami tego samolotu. Szanowni Państwo, w związku z tym, że samolot jest głośny, samolot jest szybki, pozostawimy Państwa. Abyście mogli posłuchać, jak brzmi lotnisko, gdy latają samoloty, a nie ma komentarza.
on jest. Nie ląduje. I to już koniec pokazu. A jednak nie. Piloci potrafią nas zaskoczyć. Najgłośniejsze, najbardziej ryczące statki powietrzne jeszcze nie raz latać będą podczas tegorocznych pokazów Airshow Radom 2023. Widzieliście Państwo, z jaką prędkością przelatywał samolot, ile pokonywał w ciągu 5 sekund. Więc można sobie wyobrazić, jeżeli ten samolot by leciał jeszcze szybciej i połykał te metry, kilometry w ciągu sekund, to jest taka lotnicza zasada, że pilot nie może znaleźć się tam, gdzie wyobraźnią nie był 20 sekund wcześniej, albo 5 sekund. 5 sekund to jest takie krytyczne. Więc jak musi, z jakim wyprzedzeniem pilot musi myśleć, żeby wykonywać takie manewry? To, co Państwo widzieliście przed chwilą, to jest manewr przeciwrakietowy. Tutaj jest element w powietrzu, tak on wygląda. Tak wykonuje się manewr przeciwrakietowy. Odpala się flary i wykonuje się taką nie beczkę, tylko taki obrót na wznoszeniu, po to, żeby zmusić rakietę do zmiany kierunku. Przez co jest duża szansa i duże prawdopodobieństwo, że nie trafi w samolot. Duńskie siły powietrzne, ale wszystko. Szanowni Państwo, F-16 podchodzi do lądowania, a przed nami, przed trybuną wykołowuje do startu śmigłowiec AW-101, Augusta Westland 101. Konstrukcja bardzo ciekawa, bardzo zaawansowana technologicznie, z najlepszym możliwym wyposażeniem. Bardzo bezpieczny śmigłowiec, dający poczucie bezpieczeństwa załogom, które wykonują długie loty nad dużymi obszarami wodnymi. Bo proszę wyobrazić sobie, że te śmigłowce są na wyposażeniu sił powietrznych Portugalii, czy lotnictwa marynarki wojennej Portugalii, gdzie loty wykonywane są daleko i głęboko w Atlantyk. Piloci i załogi czują się bardzo bezpiecznie ze względu na to, że ten śmigłowiec posiada 3 potężne silniki. Awaria jednego z nich w locie powoduje, że ten śmigłowiec może w dalszym ciągu z powodzeniem wykonywać swoje... Jest jeszcze masa elektroniki, która ostatecznie przekłada polecenia pilota na to, co robi samolot. W przeciwnym razie pilotowanie tej maszyny byłoby właściwie niemożliwe. Thank you.
największą wartością tutaj jest przyglądanie się popisom pilota i wsłuchiwanie się w ruch sił. Eurofighter Typhoon. Za sterami Matthew Brighty. Z minimalną prędkością. Teraz będzie troszeczkę ciszej, więc mój głos dotrze do Państwa.
Eurofighter Royal Air Force. Matthew Brighty. Kuchni takiej pokazowej. Otóż przepisy mówiące o organizacji pokazów, o wykonywaniu lotów mówią, że prędkość maksymalna, jaką można osiągać na pokazach, to jest 1000 km na godzinę, czyli to jest sporo poniżej prędkości dźwięku. Chodzi tutaj o bezpieczeństwo państwa, bo gdyby rozległ się ten grom dźwiękowy, byłoby naprawdę nieprzyjemnie, byłoby, no powiedzmy sobie, niebezpiecznie dla ludzi tutaj zgromadzonych. Dlatego ten przelot, który Państwo widzieliście, odbył się z prędkością około 1000 km na godzinę. Samolot Eurofighter Typhoon Andrew Matthew Brighty z Royal Air Force.
Szanowni Państwo, samolot Eurofighter został stworzony przez Europejskie Konsorcjum, połączone Włosi, Brytyjczycy, Niemcy. Partycypowali w tym chyba Hiszpanie, w jakiś sposób stworzyli samolot wielozadaniowy Eurofighter. I rzeczywiście w wielu siłach zbrojnych on służy. Tutaj mamy samolot, który pilotowany był przez Brytyjczyka. Na pokazach w Polsce pojawiają się także Eurofightery pilotowane przez niemieckich pilotów. Tymczasem my już powoli przygotowujemy się do kolejnego pokazu, który zaprezentuje grupa akrobacyjna, także związana z polskim lotnictwem wojskowym. Orliki już Państwo widzieli. Związana również z Radomiem, ponieważ przede wszystkim grupa akrobacyjna stacjonuje tutaj w Radomiu. Grupa akrobacyjna Orlik. Grupa akrobacyjna Orlik jest złożona z instruktorów, którzy na co dzień latają z podchorążymi, ale wykonują loty pokazowe, loty akrobacyjne. Czyli człowiekiem, który odpowiada za stan techniczny tego samolotu za sterami, którego zasiada SLAP. Tiger Demo Team. SLAP całkiem niedawno był komentatorem Tiger Demo Teamu, teraz jest pilotem pokazowym. Zobaczmy, co w takim razie ma nam do zaprezentowania. Tymczasem witamy na ziemi już całą ekipę Red Bulla i oczywiście ekipę techników, którzy przed chwilą kontrolowali stan. Szanowni Państwo, wielkie brawa dla techników, to oni przygotowują samoloty, to samoloty są. Wielkie brawa tutaj z tej strony, z prawej strony mojej sceny. Dziękujemy Wam bardzo, to dzięki Wam samoloty latają. Piloci tylko pożyczają samoloty od Was na parę minut. Dzień dobry, Radom! W imieniu F-16 Tiger Demo Team witam Was na pokazie dynamicznym myśliwca F-16 Jastrząb. Nazywam się sierżant Grzegorz Kruszor-Kruszycki i będę dzisiaj Waszym komentatorem. F-16 Fighting Falcon Block 52+ to samolot wielozadaniowy czwartej generacji, napędzany silnikiem odrzutowym, który przekraczając barierę dźwięku, co można było usłyszeć kilka dni temu nad Radiomem, generuje prawie 60 tysięcy koni mechanicznych. Pilotem, który zaprezentuje Wam możliwości tej maszyny, jest kapitan Maciej Slap Krakowia. Będzie więc głośno, nisko i dynamicznie. Chciałbym tutaj przypomnieć o ochronie słuchu naszych najmłodszych uczestników.
Nasz Tygrys jest już niemal gotowy do startu i zaraz wbije się w powietrze. Pokaz rozpocznie klasyczną figurą akrobacji powietrznej, tak zwaną kubańską ósemką. Przed Państwem Slab i Tygrysie F-16. Wracając do centrum pokazu, Slab wprowadzi samolot w serię beczek, demonstrując jego błyskawiczną manewrowość. I z lewej strony polski Jastrząb i Tripper Lord z flarami. Thank you.
prawej strony F-16 i Knife Edge Pass.
się do przelotu honorowego. W imieniu dyrektora pokazu, generała brygady, pilota Grzegorza Szutana chcielibyśmy zadedykować ten przelot wszystkim żołnierzom sił zbrojnych, ich rodzinom oraz naszym sojusznikom. Przede wszystkim pragnę uczcić pamięć wszystkich żołnierzy, którzy na tym dwie zapłacili nam wyższą cenę. Panie i panowie, dużo prezentujemy przelot honorowy. Latał ślad safety officerem, był Pec. Dobrze wyczytałem? Jeszcze raz. Patrzę. Okej. Taką tradycją w lotnictwie wojskowym jest, że piloci posługują się swoistymi nicknamami. Rzadko używa się imion i nazwisk pełnych, natomiast posługujemy się między sobą właśnie takimi przezwiskami, tak powiedzmy po polsku. Ale to ma swój urok. Czasami niektórzy chcą, żeby ich tak nazywasz, inni z kolei czymś sobie zasłużyli na taką ksywkę. Ja pamiętam jedną taką fajną w Mińsku Mazowieckim, jeden z kolegów miał ksywkę ojeja jeja. Pomyślacie się Państwo zapewne, że powiedział to w powietrzu. No to wspomnił przyciski, nacisnął radio, poszedł walki powietrzne i chciał coś powiedzieć, a powiedział ojeja jeja i już został pan major ojeja jeja. Ale chcesz powiedzieć, że prowadzicie radiową walkę powietrzną, czyli naciskacie przyciski i mówicie cia 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 cia? Nie, tak prowadzimy komunikację między sobą, tam nie ma czasu na gadulstwo inne niż gadulstwo takie komunikacje taktyczne, nie? Gdzie jest co się dzieje, co będę robił, jaka jest sytuacja w powietrzu. A więc tutaj to było typowo przez przypadek, nacisnął coś, co powiedzieć, a wyszło je, no i tak zostało. Widzieli Państwo imponującą wiązankę kilku pokazów, których piloci latali na tych samych maszynach, więc to była doskonała okazja, a jutro oczywiście się powtórzy, by porównać umiejętności pilotów z Polski, Belgii, Holandii. I szanowni Państwo, pozdrówcie, podnieście ręce do góry, pomachajcie Slapowi
za ten wspaniały pokaz. Naprawdę było dynamicznie, głośno i szybko. Ogromne dzięki! Pamiętajcie Państwo, to zresztą mówiliśmy już wcześniej, że samolot na współczesnym polu walki to nie tylko ta skorupa, która przed Państwem jedzie, a właściwie hołuje, to nie tylko silnik, napęd, nie tylko sam pilot, ale oczywiście masa elektroniki systemów, które pozwalają na bezprzewodową łączność w czasie rzeczywistym, na przykład, który jest na ziemi, to ten samolot wydaje tak przedziwny i nietypowy dla statków powietrznych dźwięk. Ale nie jest to seryjnie montowane urządzenie, to nie jest element. To była ich fantazja. Muszę Państwu powiedzieć, że system nawigacyjny tego samolotu dorównuje systemom nawigacyjnym w samolotach liniowych, dlatego że Dominik postanowił zamontować wszystko, co najlepsze. Stworzył właśnie takiego puszkacika, który niepozornie wygląda, ale proszę mi wierzyć, jeżeli obejrzycie Państwo ten kanał, zobaczcie, co jest wyposażony, w jakim stanie przyjechał. Przyjechał popakowany w pudła, w takie woreczki, niczym meble z jednej sieciówki, gdzie po przeczytaniu 38 stron, że nie należy młotka jeść, lizać i gryźć, tylko należy składać meble, dochodzimy do właściwej instrukcji. Pierwszy raz w Radomiu. Wieczorne pokazy ze światłami, pirotechniką i elementami akrobacji, które szczególnie już za chwilę będą dla Państwa zupełnie oczywiste. Kawał pokojowy LED-ami, gdzie mieli się niczym kawałem. Znowu będą Państwo mieli okazję porównać to, jak udekorowane są statki powietrzne. W tej części liczy się nie tylko to, jak latają piloci, a wszyscy oczywiście są doskonałymi pilotami. Tu liczy się też to, jak się prezentują, jak wyglądają. To jest wieczór galowy, więc wszyscy przystroili się w najpiękniejsze piórka i będą chcieli Państwu się właśnie w tych piórkach zaprezentować. Powtarzam raz jeszcze, to jest niezwykle ważna informacja. To pierwszy raz, kiedy w Radomiu podczas airshow od tych kilkunastu, właściwie prawie 20 edycji, organizowana jest część wieczorna. I zachęcam Państwa do pozostania do samego końca zobaczenia tego pokazu, ponieważ jutro nie będzie części nocnej. Zakończymy nieco wcześniej przed zachodem słońca. Tylko dzisiaj będzie można zobaczyć pokaz nocny. Powiedzmy sobie, że to jest jeden z najlżejszych samolotów latających w Polsce, chociaż są takie samoloty, które ważą tylko 115 kg. No niestety dzisiaj tutaj nie zobaczymy, ale powiedzmy sobie, że puszkat jest najlżejszy, ale zobaczymy też jeden z najcięższych samolotów. To również w pokazie nocnym pod koniec naszego programu, jako przedostatni nam się zaprezentuje samolot C-130 Hercules. Aż sam jestem ciekaw, bo jeszcze nie widziałem tego, także Radku, ty widziałeś, więc nie mów na razie. Jestem zachwycony, więc wiem, że mogę z czystym sumieniem zachęcić Państwa do obejrzenia pokazu Herkulesa. Nie tylko potężna sylwetka, ledwo odcinek. To naprawdę jest niesamowite. Potężna sylwetka, ledwo widoczna na tle ciemnego nieba, ale to chwilowe rozświetlenie, które nastąpi w trakcie programu, zrobi na Państwu wrażenie. Wiem, że kilka żon zgubiło swoich mężów, kilku mężów zgubiło swoje żony podczas tegorocznych pokazów w Radomiu. Nie wiem, czy to był przypadek, czy nie. Część nawet zgłosiła się po swoich partnerów do policyjnego punktu informacyjnego. Ci z Państwa, którzy zgubili i nie pofatygowali się do PPI, mogą teraz znaleźć sobie nową partnerkę czy nowego partnera, bo to jest ten element pokazów, w którym przytulanie jak najbardziej jest na miejscu. Zresztą poczują Państwo miętę do latania i nie tylko już za moment. Ta muzyka, ten balet na niebie, to wszystko tworzy niepowtarzalną atmosferę. Atmosferę, do której tęsknią też piloci przylatujący do nas z Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii, bo mówią, że tego naprawdę nie można robić u nich.
na pokazach. Latanie w nocy ma swoją magię, nawet Antoine Saint-Exupéry napisał książkę Nocny Lot, gdzie też postarał się oddać w jakiś sposób atmosferę nocnego latania. I tutaj muszę też odwołać się, trochę może mało skromnie, do własnego doświadczenia. Uwielbiałem latać w nocy. Uwielbiałem to poczucie, wspominałem Państwu, tej samotności takiej, takiego przebywania samego ze sobą. Tak jak mówię, na wysokości kilku tysięcy metrów ta ziemia była tak odległa, ludzie, którzy tam są, tak odlegli, że pewnie się czułem, jakbym był tylko sam. Nade mną gwiazdy i muszę Państwu powiedzieć, że widziałem dużo więcej gwiazd niż to, co można zobaczyć z Ziemi. Latałem, kiedy były Perseidy, piękne widoki były, ale to były loty bardzo, bardzo nostalgiczne. Takie. Ale umówmy się, latałeś myśliwcem, w środku huczało. Loty tymi samolotami nie należą do najdłuższych, bo samoloty te pochłaniają olbrzymie ilości paliwa, więc w powietrzu mogłeś być ile? Godzinę? Półtorej? No godzinę. No właśnie. A wyobraź sobie teraz puchar Gordona Bennetta, czyli wyścigi balonów napełnianych wodorem. Taki puchar organizowany był także w Polsce i to całkiem niedawno, 2 lata temu, kolejna jego edycja. I tam piloci, którzy startują, lecą przez następnych kilka dni zamknięci w koszu malutkiego balonu, czy malutkiego, bo oczywiście balon jest olbrzymi, kosz jest niewielki. Oni tam żyją przez kilka dni, już pomijam to, że robią tam wszystko, no bo to jest kilka dni i nie ma toalety, nie ma możliwości wyjścia, zjedzenia sobie śniadania w komfortowych warunkach. Tam dopiero noc musi być absolutnie magicznym przeżyciem, gdzie jest totalna cisza i przesuwanie się razem z masą otaczającego powietrza. Ale naszą naturalną potrzebą nocy również jest sen. Zadałem pytanie Mateuszowi Rękasowi, który zdobył Puchar Gordona Bennetta w 2018 roku. W jaki sposób podczas takiego długiego lotu śpi? Przecież ten kosz ma czasami 1,5 metra, więc tam położenie się jest niemożliwe. On mówi, że mają specjalne takie otwory, że nogi wystawia na zewnątrz, więc teraz proszę sobie wyobrazić sen, gdzie jesteśmy w środku kosza, a nasze nogi zwisają kilkaset metrów nad ziemią, czy kilka tysięcy metrów nad ziemią. Więc to jest niesamowite przeżycie, bardzo, bardzo prestiżowy sport lotniczy, jeden z pierwszych sportów lotniczych w ogóle. Szanowni Państwo, Buszket na ziemi, Dominik Motola z jego sterami, na pewno na ziemi gdzieś tutaj wspiera go duchowo i patrzy na niego Magda, jego żona od tygodnia, także wielkie brawa dla nowożeńców. Tak, tak, gratulujemy samolotu i małżeństwa też oczywiście. I można powiedzieć, że Buszket ich połączył. No ale spójrz, jeszcze chwilę pogadamy, a i nas połączy. Jest tak romantycznym statkiem powietrznym. Rzeczywiście ma w sobie pełną magię. No, a jego historia... Pozwól, że jednak pójdę do policyjnego punktu informacyjnego. O właśnie. Będą Państwo pamiętali, że samolot, który zachowuje się jak lokomotywa, to właśnie Buszket. Może i mały, ale agresywny. Oj tak, mały, ale wariant. Ale muszę Państwu powiedzieć taką ciekawostkę. Ten samolot ma umieszczony drążek, tak jak F-16, ma side sticka. Czyli nie centralnie umieszczony, jest po prawej stronie na środku samolotu. Machamy, pozdrawiamy i dziękujemy bardzo za fantastyczny pokaz. O, stąd nawet widać te syreny. No i szanowni Państwo, mamy kolejnych uczestników naszego pokazu. Za sterami samolotu Carbon Cup zasiada Marek Masalski. Natomiast za sterami Szybowca Swift zasiada Maciej Pospieszyński, Pośpiech, aktualny mistrz świata. A to zmieniło się w stosunku do informacji, które miałem wcześniej. Swift to szybowiec akrobacyjny, więc możemy spodziewać się wieczornych akrobacji. Jak widzą Państwo, już jest obietnica rozświecenia tego nocnego nieba, a prawdopodobnie dojdą do tego jeszcze dodatkowe efekty. Wykonywanie akrobacji po zmroku wprowadza dodatkowe elementy, które utrudniają pracę pilotowi. Przede wszystkim
zaburzona jest percepcja. Nasz wzrok, szczególnie kiedy jesteśmy w powietrzu, a nie na ziemi, po zmroku zaczyna płatać figle. Ale o tym być może powiemy nieco więcej później. Powiedziałem Państwu, że leci samolot Carbon Cup. Tak trochę z przyzwyczajenia, dlatego że zawsze Marka Masurskiego kojarzę albo z Pipe'em Cup'em, albo z Carbon Cup'em. Natomiast to nie jest żaden z tych samolotów, jest to samolot Jak-12. No, można powiedzieć, że samolot już historyczny. Należy do aeroklubu polskiego, tak samo jak szybowiec Swift. I tak jak Państwu wspomniałem, Maciek Pospieszyński został mistrzem świata w akrobacji szybowcowej w klasie Unlimited, czyli tej takiej, można powiedzieć, najwyższej klasie, gdzie latają najwięksi mistrzowie. Ale nim wzniesie się na odpowiednią wysokość, nasze pokazy uświetni Marek Choim na swoim samolocie Extra 330. Tutaj jest taka mała anegdotka, którą Państwu opowiem. Otóż Marek Choim jest przedsiębiorcą, jest biznesmenem, który umiłował latanie, aż w szczególności latanie akrobacyjne. Oczywiście jego żona, bardzo rozsądna kobieta, była przeciwna temu. No i zrobiła mu taką małą awanturę w domu, gdy kupił sobie samolot i powiedział, jeśli ten samolot będzie latał, dopóki ten samolot będzie latał, to on oczywiście będzie kręcił akrobację, ale jak wyjdą mu resursy, to on go sprzeda i koniec latania. Resursy, czyli czas użytkowania samolotu w powietrzu. No i okazało się, że ten czas użytkowania, te resursy faktycznie się kończyły. Nie powiedział, że one trwają. I kupił sobie samolot nowy, troszeczkę mocniejszy, ale pomalował go dokładnie tak samo jak ten stary. I proszę sobie wyobrazić, że przez rok żona jego nie zorientowała się, że on lata nowym samolotem i że będzie jeszcze długo na nim latał. Szanowni Państwo, to jest miłość do lotnictwa, miłość mimo wszystko, miłość do akrobacji. I właśnie Marek Choim prezentuje nam ten nowy samolot, który przez rok ukrywał przed własną żoną. Mówiłem, że będą romantyczne akcenty i wygląda na to, że zdaniem Witolda to jest jeden z romantycznych akcentów i jedna z romantycznych opowieści. Powiem tak, bardzo, bardzo romantyczne. Taki typowy lotniczy romantyzm. Dobrego. Zazwyczaj tym wieczornym pokazem towarzyszy muzyka. Tym razem możemy wsłuchiwać się w dźwięki silników i w muzykę tłoków, która też ma swój urok. Radku, myślę, że Wojtek Krupa, Dono i Wojtek Grzechowiak nie obrażał się, jeśli wykorzystamy ich muzykę jako tło. Cichutko niech sobie leci, niech będzie taki klimacik malutki. Naprawdę to jest nastrojowa muzyka. Aparaty w dłoń, to jest ten moment, kiedy należy zacząć robić zdjęcia. Że w nocy loty nocne są bardzo trudne, co jest niewątpliwie prawdą, ale na czym też polega ta trudność? Jest problem w określeniu odległości. Piloci podczas lotów akrobacyjnych w dzień widzą tę ziemię bardzo wyraźnie, więc potrafią ocenić wysokość. Rzut oka tylko na wysokościomierz, żeby to potwierdzić. Natomiast w nocy ta ziemia jest cały czas w zasadzie w takiej samej pozycji. Trudno ocenić się z wysokości, dlatego kręcąc akrobację trzeba spoglądać dużo częściej na wysokościomierz, by się upewnić, że jesteśmy na wysokości bezpiecznej do wykonania danego manewru. Kolejna rzecz, żeby to bezpieczeństwo, ten poziom bezpieczeństwa podnieść, pokazy lotnicze nocne odbywają się wyżej niż w dzień. Ze względu właśnie na to, co powiedziałem wcześniej. Tak, jest, kwestie bezpieczeństwa są tutaj absolutnie kluczowe. Nic dziwnego, tak jak wspomniałem, pierwszy raz w historii w Radomiu prezentowana jest część wieczorna pokazów, a to oznacza, że musimy tym bardziej dbać o bezpieczeństwo. Widzą Państwo, że na dole cały czas czuwają służby porządkowe i awaryjne, by w każdej chwili móc zainterweniować. Marek Choim! I samolot Extra 330.
gdzieś w pobliżu Swift buduje swoją wysokość. Pomiędzy sztucznymi ogniami. I tym razem jeszcze ze świecami, no nie dymnymi, świecącymi z tyłu. Prawie jak między pylonami podczas tych charakterystycznych i bardzo dobrze znanych na całym świecie wyścigów Red Bulla. Tu jednak nie ma pylonów, tylko właśnie fontanny fajerwerków. Bardzo miło jest patrzeć na las światełek i telefonów, które Państwo wyciągają w stronę latających pilotów. Będę podczas kolejnych pokazów prosił Państwa o to, byście latarkami poświecili pilotom. Niektórzy z nich robią specjalne filmy promocyjne i zdjęcia, które później wrzucają na swoje media społecznościowe. I te zdjęcia robione z powietrza, kiedy wokół jest ciemno, natomiast publiczność rozświetlona jest tysiącami lampeczek. Są no i szanowni Państwo, ciężki kaliber, SU-22. Zagadka. Co to było? No, do czego jest wykorzystywane to, co się w tej chwili stało? Powiem Ci szczerze, że to mnie zaskoczyło, bo flary widzieliśmy już wcześniej, tak, ale flary po prostu generują ciepło. A tu mieliśmy wybuchy, więc musisz pomóc. Cóż to było? To jest specjalne ładunki oświetlające, które działają jak lampa błyskowa. Wykorzystuje się je podczas rozpoznania fotograficznego. Powiem tak, wykorzystywało się, dlatego że obecnie są już zupełnie inne techniki rozpoznania obrazowego. W związku z tym kiedyś, powiedzmy sobie, lata 60., 70., 80. używano tego typu oświetlenia, takich właśnie lamp błyskowych, które widzieliśmy. W tym samym czasie były robione zdjęcia i obiekty rozpoznawane były bardzo dobrze widoczne. Także to były swoiste flesze, swoiste lampy błyskowe stosowane na zasobnikach rozpoznawczych, na zasobnikach rozpoznania fotograficznego, jakie montowane są jeszcze na SU-22. Czyli flesz, który słychać w promieniu kilku kilometrów. Bardzo ciekawe odkrycie. Przyznam szczerze, tego nie widziałem, więc cieszę się, że miałem okazję zobaczyć to tutaj pierwszy raz w Radeku. No powiedzmy sobie, że też sygnalizujemy, żeby ten przeciwnik tam coś ze sobą zrobił, bo za chwilę przyleci drugie SU i zrobi mu kuku. Szanowni Państwo, na ekranie mojego monitora, na który przekazywany jest obraz z kamery, widzę samolot JAK-12, szybowiec SMIG, który jest w dalszym ciągu wyholowywany. Właśnie to jest jedna z technik ekspediowania szybowca powietrzem. Można to zrobić za pomocą wyciągarki, ale wysokość jest wtedy niewielka. O, właśnie nareszcie kamery troszeczkę nam się ściemniły, także już nie są takie kontrastowe. Druga metoda to jest właśnie wyholowanie za pomocą samolotu tego szybowca. I wtedy faktycznie można wyholować taki szybowiec na dość dużą wysokość. Poczekajmy, bo widzę światełka, które zbliżają się. Należy bardzo szybko, więc to jest kolejny SU-22. I proszę zobaczyć Państwo, jak wyglądają te chmury. Jak pięknie to wygląda. Thank you.
No właśnie, widzieliśmy błysk, te dźwięki tych wybuchów docierały nas z dużym opóźnieniem. Bardzo ładny eksperyment fizyczny pokazujący, jak niewielka jest prędkość dźwięku w porównaniu z prędkością światła. Wspomniałeś o tym, że można na dwa sposoby wyholować szybowiec na pewną wysokość. Może to być albo wyciągarka, albo właśnie holówka, w tym przypadku samolot. Ale są jeszcze inne metody, chociażby w Polsce, w Bieszczadach. Grawitacyjne jest albo metoda grawitacyjna, gdzie tak spycha się szybowiec ze stoku, trochę przypominającego stok narciarski. On w pewnym momencie odrywa się od ziemi, albo jest taki szybowiec również na stoku góry, wystrzeliwany z gumy. To są bardzo stare metody, ale były stosowane. I już został szybowiec Swift. Szybowiec akrobacyjny wyczepiony, polska konstrukcja, samolot JAK-12 za sterami, którego zasiada Marek Masalski, bardzo doświadczony pilot, przesympatyczny człowiek, chodząca historia lotnictwa. Natomiast za sterami szybowca zasiada Maciek Pospieszyński, który jest, jak Państwu już mówiłem, dwa razy, ale powtórzę trzeci raz, mistrzem świata w akrobacji szybowcowej w klasie Unlimited, i ten tytuł zdobył całkiem niedawno. I teraz nie mówimy nic. Posłuchacie Państwo ciszy. Szybowce są bardzo romantyczne, one tylko delikatnie szumią. Mam nadzieję, że pod koniec, jak będzie niżej, usłyszymy ten szum. Także ja już przestaję mówić, chociaż muszę naprawdę dużo silnej woli w to włożyć. Sport szybowcowy jest bardzo cichy, nie słyszeliśmy w zasadzie nic w jednym momencie, w dwóch momentach usłyszałem, ale proszę mnie wybaczyć, na jednym uchu mam ubytek słuchu, 50%, ma to związek z lataniem na samolotach odrzutowych, to jest, powiedzmy sobie, choroba zawodowa pilotów, nie słyszę takich słów jak wynieś śmieci, umyj naczynia, tego typu rzeczy, ale to jest normalne. Natomiast co czuje pilot szybowca, co słyszy? On słyszy tylko ten szum opływającego powietrza. To jest czysty romantyzm latania, przebywanie w powietrzu. W tym momencie został wyholowany przez samolot, ale często piloci szybowcowi, znaczy podstawową techniką też, już jak są w powietrzu, jest wykręcanie się w kominach. Ale jeszcze przestanę mówić, ponieważ sądzę, że
że Maciek jeszcze rozpędzi szybowiec, jeszcze pokaże takie przejście niskie, na ile to będzie możliwe. Chociaż w nocy nie się zdecyduje na taki manewr, jak sądzę, idzie już do lądowania. Widać, że ten szybowiec jest na ścieżce na podejście do lądowania. I później będziemy musieli chwileczkę poczekać, by ten szybowiec został scholowany, ponieważ nie ma napędu i należy go scholować. Kapacyjny szybowiec Swift jest już na ziemi. Polskiej produkcji dodajmy, ponieważ w Polsce mamy doskonałe zakłady.